Dzień dobry, niedziela 14 kwietnia, dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela, 7 kwietnia, przed godziną 19 na placu Kościuszki w Piotrkowie Trybunalskim doszło do pożaru auta osobowego. Z niewyjaśnionych przyczyn zapaliła się Skoda Fabia. Spaleniu uległa przednia część auta. Poniedziałek, 8 kwietnia, poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów samorządowych w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie. W Piotrkowie w drugiej turze wyborów na prezydenta zmierzą się urzędujący prezydent Krzysztof Chojniak i Juliusz Wiernicki. W gminach powiatu wyniki prezentują się następująco. Gmina Aleksandrów – Paweł Mamrot, gmina Czarnocin – Mariusz Kozub, gmina Gorzkowice – Alojzy Włodarczyk, gmina Grabica – Krzysztof Kuliński jako jedyny kandydat, gmina Łęki Szlacheckie – Grażyna Lasek. W gminie Moszczenica odbędzie się druga tura wyborów, zmierzą się w niej Dariusz Magacz oraz Krzysztof Jędrzejczyk. Gmina Ręczno, również druga tura, Kamil Ślusarczyk i Józef Korpas. Gmina Rozprza, druga tura, Paweł Kowalczyk i Artur Cubała. Gmina Sulejów, Dorota Jankowska. Gmina Wola Krzysztoporska, Roman Drozdek. I gmina Wolbusz, Andrzej Jaros. Wtorek, 9 kwietnia. Do zderzenia z dwóch samochodów osobowych doszło po godzinie 11 na ulicy Opoczyńskiej w Sulejowie. Na miejscu lądował helikopter LPR. Niecodzienna akcja policji w Piotrkowie Trybunalskim. We współpracy z przedszkolakami z Villa Bambini policjanci zatrzymywali kierowców. Ci, którzy przekroczyli prędkość, otrzymywali cytrynę, a ci, którzy jechali zgodnie z przepisami, jabłko. Czwartek, 11 kwietnia. Wczesnym porankiem w okolicy Sierosławia doszło do kolizji busa z lawetą. Kierujący dostawczakiem prawdopodobnie zasnął i uderzył w tył lawety, która przewoziła filmowy rekwizyt, jakim był policyjny radiowóz. Sobota, 13 kwietnia. W hali Relax odbył się mecz pomiędzy Szczypiorniczkami Piotrkowi i MKS Urbis Gniezno. Faworytem spotkania była drużyna gości. I tak się stało. Mecz zakończył się wynikiem 31-28 dla drużyny z Gniezna. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia!